Cześć Wam dziesiam jest wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Gęczny Impact. serio tym samym tytule doczekaliśmy się, jest nowa aktualizacja. Zaraz zobaczymy czy jest co robić, ale na samym początku, zanim popatatajemy dalej, warto by było zauważyć, że YouTube odwala od wczoraj, w sumie od kilku dni, ale tak od wczoraj już naprawdę po bandzie maniane, co oznacza, że wczorajszy odcinek o dziwo sobie jakoś poradził, chociaż miał strasznie pod górkę. wszystko inne co robię na kanale leży. Nie istnieje. Ogólnie z mojej perspektywy dla mnie YouTube się wysypał, rozmawiając z innymi content kreatorami znacznie większymi ode mnie zazwyczaj. Którzy twierdzą, że o Wizu, mamy to samo, inni twierdzą, nie, mnie to nie dotyczy, nie widzę u siebie na kanale żadnych zmian. Więc to jest dobry moment, żebyście spojrzeli do swoich ulubionych content kreatorów, czy oni coś robią i trzymali za nich kciuki i troszeczkę wspierali, bo wielu twórców, których zapewne oglądacie, ma podgórkę w tym momencie, bo YouTube coś odstawia, a za to inni mogą być na plus, bo jest bez zmian, więc korzystają w tej sytuacji, bo ich widać, a innych nie widać. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Dlaczego filmik z Genshin'a na wczoraj sobie poradził całkiem nieźle, kiedy cała reszta umarła, e, e, też nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, więc. Dziękuję za to, że jesteście. Jesteście osą. Dziękuję za wasze nieustające wsparcie. I na tym nie. Nie kończymy odcinek, a zaczynamy odcinek, bo dziś o 18.00, jeżeli macie czas, chwilę, ochotę, widzimy się na livestreamie, no właśnie złapania łapania Chiori, bo jest to wybanner. sobie tutaj kliknę, żeby zobaczyć, a? Nie? Bajeransko, Bajeransko jest. Mamy tutaj Dori, mamy Goro i mamy naszą te teatralną, czy ona z opery? Whatever. Jest Chiori, rzecz jasna, jest i to, są bronie dla tych postaci, w sumie obojętnie mi, co by tutaj poleciało. To znaczy, wolałbym to, bo mam i to nie mam Chiori, ale z tego co słyszę, Chiori miecz jest bardzo bardzo udany. Do wielu postaci pasuje. To jest ciekawe, bo to <laughs> może to ruszymy na spekulacjach i spoilerach, bo z tym mieczem a właściwie z jego funkcjonalnością pojawiają się różne ciekawe informacje. Ale jest ten nowy baner i można sobie wybrać na kogo chcecie lecieć i po kogo chcecie rolować i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Z tego co słyszę, ten baner na dzień dobry cieszy się całkiem niezłym zainteresowaniem ze względu na no możliwość wyłapania którejś z tych postaci jak Albedo czy tam nie wiem. Jakby ktoś chciał Diluka do C6 Dołapać czy coś, ale beacon of Red Sea w połączeniu z tym e, b, 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 Hunters Path. Zawsze myślałem, że tam jest V, V Hunters Path, a to jest Hunters Path. Okej, okay, interesujące. To na dzień dobry słyszę, że to plus te dwa miecze, tak, że Wolf Gravestone i Song of Broken Pines, jeżeli informacje lecące z insidu są poprawne, to podobno ten banner, może każda z tych rzeczy sama z siebie nie robi furrory, ale jest na tyle duże zainteresowanie, że jest bardzo pozytywnie odbierany. I mówiąc pozytywnie odbierany, mam na myśli, że zaraz. Swoje, więc. No, wszystko się przyjdzie na hajs. Dziś o godzinie 18 widzimy się na rolowaniu na żywo, tam ktoś będzie się na tym banerze szarpał, jeżeli dobrze rozumiem, a jak już mówimy o Chiori, już mówimy o tych rzeczach tutaj związanych, o, o jest ten butik, to warto by było powiedzieć, że Hojo ma konkurs, pierwszy konkurs od dłuższego czasu, który nie jest taki tak bym to określił i jest to Teyvat Costume Designer Contest, czyli do zaprojektowania są stroje stroje, które bardzo pasują do tej postaci bardzo pasują do tej sytuacji, konkurs trwa od 13 do 27 marca, żeby wziąć udział musicie być na Twitterze, kiedyś czyli się teraz Facebook albo Instagram. Forciori hashtagować i wrzucać swoje ilustracje. Wszelkie informacje macie tutaj w formularzu. Jada, jada. Do wygrania jest lucky prize 10 zwycięzców. 500 primo na łebka będzie. Trzecie miejsce. 5 osób załapie się na trzecie miejsce i to jest po 1000 primo na każdego zwycięzcę. Za drugie miejsce 3 osoby, 3000 primosków. I za pierwsze miejsce jedna osoba, 5000 primo gemów. Więc całkiem fajne nagrody. Całkiem sensownie jest to zorganizowane i jest to chyba. Pierwszy bardziej udany konkurs, jeżeli chodzi koncepcyjnie, od długiego czasu, jak się nad tym zastanowić. Bo większość konkursów od hoja, no, umownie jest Okej, okay, ale, ale szał nie robią, szał nie robią. Przy okazji wspomniałbym o naszych konkursach: startuje nowy od szybkobierzka ku ślubnemu kobiercowi, to jest do społeczności shipperskiej dedykowany konkurs. Ja w szypach nie siedzę, mnie shipy absolutnie nie interesują, więc na ten konkurs patrzę z takiego oddalenia i. Mam nadzieję, że nie będę musiał wybierać, bo ja się na shipach nie znam i mnie nie interesują, więc w tym konkursie ja niewiele będę miał do powiedzenia. Stawiam na szybko bieszka, że tutaj będzie ogarnięte, ale mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili. Widzę, że tam już jakieś szarpania się były, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. Nie robimy takich rzeczy często i nie planujemy ich często robić, więc korzystajcie z tej okazji, póki jest leczcie. Dla mnie tylko jeden ship jest jedynie słuszny i prawdziwy, jest to Beneficial, bo jest bardzo beneficial, a cała reszta shipów mnie nie interesuje. Jest Cała gierka gacza ze statkami, babkami, które wyglądają jak statki, to, 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 to jeszcze mi się z szypami kojarzy. Ale to jest tym ja. Prócz tego rozdziały się kończą. Mamy drobne spowolnienie przy podliczaniu głosów, bo nasze systemy zabezpieczeń na Discordzie wyłapały multikonta, że zostały hurtem, potworzone multikonta, żeby zostawiać pod konkretnymi pracami Primogemy w ramach głosowania. Co jak się możecie domyślić, jest problematyczne, więc próbujemy to odkręcić, rozwiązać, pobanować multikonta. Oszczędzając przy okazji ludzi, którzy. No, mogą z tego samego IP korzystać, bo mamy tutaj takie osoby, że wiemy, że jest trójka rodzeństwa i korzystają z tego samego plus-minus-kompa zazwyczaj albo ze swoich telefonów, co oznacza, że nasz bot wykrywa te trzy osoby jako potrójne multikonto zamiast trzech różnych osób. Ale wiecie o co chodzi? Próbujemy to rozwiązać najbardziej sensownie, jak się da, żeby nikt poszkodowany nie wyszedł. Ale tak was tylko informuję, że na ostatnim konkursie pojawiły się kontrowersje, których również się nie spodziewały. Jak już kontrowersje mamy zamiecione pod dywan, to fajnie by było wspomnieć, że wystartował nowy event, czy wystartował, czy zaraz wystartuje, zaraz wystartuje chyba, na stronę wydawało mi się, że on miał dzisiaj lecieć, ale wystartował, nie wystartował, wystartował artykuł na temat tego eventu, event startuje jutro, czyli dzisiaj możemy się pozachwycać nowymi banerami i nową aktualizacją, która nie wprowadza nowej zony, ani nic tutaj na oko, więc kur dur dur dur, ale jutro, 14 godzinie 10 czasu serwera, oczywiście startuje nowy event, który nazywa się Alchemical Ascension i jest to event koronny, jeżeli graliście o Fonkaya albo pamiętacie, to nie był Windbloom, to była ta aktualizacja mondowa, gdzie Mikę dodali jakiś czas temu, kupę czasu temu, to chyba nie był Windbloom. Już, już, już mi się kiczka w głowie, za dużo tych aktualizacji było, za dużo tych odcinków było, więc był event, w którym wystawialiśmy swoje butiki, tam pomagaliśmy sprzedawać rzeczy, nie sprzedawać rzeczy, to to jest teraz wyniesione do rangi sztuki wręcz i lecimy z tym one more time. Czyli to jest event, w którym do przygarnięcia jest broń oraz cuśki do rozwijania tej broni, pokazali je gdzieś tutaj, takie takie stelóweczki powinny być, ale ich nie widać, więc jest przede wszystkim ten cusiek, oprócz tego będzie do housingu namiot Primogemły, rzecz jasna I koronka, no i tam surowce do rozwijania Nie rozwijania, więc to jest event, który się opiera Na tworzeniu różnych miksturek Musimy wyhodować roślinki, przerzucić je do gara Ubić, rozwalić, odpowiednio poukładać I tak dalej, i tak dalej Mamy z tego... Mamy z... Chciałem powiedzieć ampułki Mamy mamy z tego buteleczki, flaszki z eliksirami, które ustawiamy odpowiednio, żeby sprzedać i będziemy mieli bardzo podobny w mechanice rozgrywki do muzeum eventu z Honkaja Starejla event, even, się słowo powtórzyło event i tutaj jak to wszystko pogarniamy. Ta, 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 to będziemy mogli to powystawiać właśnie na sprzedaż i będziemy mieli te wzrosty, spadki, gdzieś, gdzieś to jest tutaj o pokazane, o o o o więc jak robiliście w Honkaja było to właśnie z muzeum, a drugie było to z ginewrą i robieniem jakby filmików na TikToka, YouTube'a i całej reszty i były te takie wykresy, które poza tym, że mamy przed sobą wykres nic nam to nie daje, bo tak naprawdę liczy się gameplay obok, a na to za bardzo wpływu nie mamy, więc to wygląda tak tylko przerażająco troszeczkę, że jest matematyka, że tu jest chat, pie i, i odpowiednio trzeba to wszystko brać pod uwagę, ale w praktyce nie, nie, nie. Lecimy, klikamy, robi się samo i jest z głowy, więc ten event to jest największy kawałek gameplayu w tej aktualizacji i jest wrzucony już jutro o 10 czasu serwera do gry. Więc zapraszam do zabawy zarówno w grze, jak i wspólnej z nami, jak i z twórcami w ich nowym konkursie, który jest z projektowaniem stroju. Kurde, to jest bardzo fajny konkurs, może zrobimy swój odpowiednik tego. Podoba mi się ta koncepcja projektowania stroju dla, no do, do, do konkursu dla postaci, którą macie. Więc porozmawiamy o tym, porozmawiamy o tym, może coś się tutaj wyczeruje, a ja chciałbym przeskoczyć do uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc ludziska doszliśmy do tego ulubionego mojego momentu, że pociekło bardzo dużo i muszę to rozbebeszać fragmentami, rzucać wam segmentami, żeby to miało sens ręce i nogi. Dzisiaj będzie troszkę bardziej chaotycznie, ale jutro już powinniśmy się zająć harlekinem i rzeczami z nią związanymi. Kosy, nie kosy będą, więc to jutrzejszy odcinek trzymam. Mam nadzieję, że się uda. Plus jutro już powinny być pierwsze nagrania z animacji jak to wygląda w trakcie walki, chyba, że dzisiaj wieczorem się pojawią. No i oprócz tego cieknie nam bardzo dużo rzeczy, które będą w aktualizacji 4.6 i już na dzień dobry widać, że w 4.6 jest dużo więcej niż w 4.5, czyli z pierwszego dnia bety mamy więcej wycieku informacji niż z całej bety do aktualizacji 4.5 Co mnie cieszy niezmiernie, cieszy mnie bardzo I raduje serduszko me. Zacznijmy od tego, że mamy za faulem Grafikę, którą wam zresztą klejam Że aktualizacja 4.6 to jest DBD, Dead by Daylight i Coralina Nie wiem, czy będzie nowa Iteracja Wind Trace'a Tej gry wchowanego, tylko troszkę bardziej hardkorowo Koralina to jest ten horror Nie wiem, czy w ogóle znacie historię stojącą za koraliną, Bo to jest baja, która Przeraża wiele osób, dzieci i tak dalej, a jest dedykowana do młodszego odbiorcy i podobnie jest z książką dla dzieci, która teoretycznie jak to czytacie, zastanawiacie się, jak to zostało dopuszczone do druku dla tej grupy wiekowej, a potem jest historia z babką, która była jak to się nazywa edytorką? Nie. Ona odpowiadała za dobry książek, które w jej firmie pójdą do druku i trafią normalnie do sklepów. I testowała te książki dla dzieci, czytając je swojej małej córeczce. I te, które się podobały, dostawały okejkę okay i ona uznawała, że są kej. Okay. Te, które się nie podobały, albo ona uważała, że tam jest coś nie, nie tego z podtekstami, to nie dostawały okejki, okay nie szły do druku. I czytając Koralinę, to był ten moment, kiedy różne książki a la potery wieściły sukces gigantyczny. Szukali czegoś ciekawego i zastanawiali się, czy jakieś tam horrory dla dzieci. Wiecie, to. Historycznie mieliśmy dużo takich motywów, wiele baśni jest podszytych horrorem po to, żeby wywołać emocje i to jest normalne, zdrowe i totalnie akceptowalne. Nie wszyscy to lubią ja tego nie znoszę, ale rozumiem jest na to zapotrzebowanie. Więc w jej łapki trafiła Koralina, zaczęła tą książkę czytać swojej córeczce i córeczka powiedziała, że jest okej. Okay. No i to poszło do druku. Po latach jest wywiad z tą babką i z jej córką i ta córka powiedziała, że była przerażona, kiedy mama jej to czytała. I bała się powiedzieć, że jej się ta książka nie podoba i powiedziała, że jest okej okay. dla świętego pokoju, więc to poszło do druku i straumatyzowało całe pokolenie. E, I na koniec e, się okazuje, że no to w sumie nigdy nie powinno było pójść do druku, ale css, nie przejmujemy się tym, idziemy do przodu, czyli te guziki w oczach i tak dalej. No, więc jeżeli chodzi o Coraline i Dead by Daylight, to jest podobno to, co nas czeka w aktualizacji 4.6 w jakimś gameplay. Zobaczymy, trzymamy kciuki, może być bardzo fajnie. Prócz tego, prócz tego jest jeszcze jedna rzecz, o którą bym zahaczył, bo gadaliśmy o niej wczoraj. Ten segment mapy się tutaj pojawi, będzie grywalny mniej lub bardziej właściwie i bardziej, ale w sumie mniej, bo tutaj niewiele jest. Więc jeżeli chodzi o ten cały segment, to jest woda, 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 woda. Tu jest jedna wysepka, taki pryszcz i jest troszeczkę pustyni i jest troszeczkę puszczy, jeżeli tak to można nazwać. Faktycznie ten fragment Chen Vale jest grywalny, można na niego wejść, a nie tak jak teraz. I tu jest jedna rzecz, o której słyszeliśmy fabularnie, ale jej nie widać na tym screenshotie mapy, który szaleje. Tutaj powinien być Bajda Harbor. Bajda to jest z języka arabskiego, któregoś określenie na pustynię, czyli to jest port pustynia. On się tutaj gdzieś powinien znajdować, gdzieś konkretnie w tym miejscu, jak trzymam kursor. I na tym screenshotie, gdzie widać mapę, nie za bardzo go widać, z tego co rozumiem. Przynajmniej ja, jak na to patrzę, to nie wyłapuję, w którym miejscu konkretnie jest ten port. Ale informacja jest taka od ludzi tam będących na testach, że nie, ten port tam jest. Faktycznie port jest. Spokojnie mówiliśmy o tym, że port ma być. To jest ten port, który łączy się z. Liue i przepływ towarów jest między. No tym, albo. Gdzie jest drugie to duże? A nie, to drugie to jest do LiŁe, czyli teoretycznie powinien być przepływ towarów stąd, dotąd, co jest o tyle sensowne, że łatwiej jest tymi ścieżkami towarowymi po lądzie walnąć to tutaj, niż przez całą pustynię jechać naokoło i się dostać do tego najkrótszego segmentu przepływu. Tego drugiego portu, który będzie nas prowadził do Natlanu, który powinien się znajdować. Jeżeli dobrze pamiętam i nic nie pokręciłem tutaj, nie ma oczywiście w aktualizacji 4.6, go nie będzie. Nie wydaje mi się, żebyśmy go dostali przed aktualizacją 5, 0, bo na 4.7 4.8 raczej nie rzucą, ale może nie zdziwiłoby mnie, gdyby w aktualizacji 4.7 próbując ratować sytuację, dodali ten kawałek gruntu i tutaj dodali kawałek Fonteina, tutaj dodali kawałek sumeru i port może zobaczymy, na chwilę obecną nie ma żadnych informacji, które miałyby to sugerować, więc jest troszkę gruntu więcej niż się człowiek spodziewał i są również artefakty, mamy informacje na temat nowych domenek, tutaj bez szału, po prostu nowa domenka do sklepania potwory i mamy też troszkę info o nowych artefaktach są dwa sety, więc zajmijmy się po Kolejnymi i podbijają one te liki, które były jakiś czas temu wyśmiewane, bo wiadomo przecież, że Arle będzie szła w różne ciekawe reakcje, i tak dalej, i tak dalej, nie, że Burning. I teraz nagle mamy artefakty pod Burning, które wyglądają jak artefakty pod Arle, więc można się zastanowić, czy to nie była prawda, że to będzie postać, która będzie jarała wrogów i tyle. I tyle! Nic więcej! Żadnych innych dzikich kombinacji, żadnego elektro, żadnego, nie wiem. Totalnie, dobra. Ja już tutaj myślałem o vaporizach z moją foką i całą resztą i budowania jakichś dzikich tymów. Wygląda nie, 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 nie. Nie idziemy, idziemy po najmniejszej linii oporu. Więc tak. Pierwszy set artefaktów. Dwie jego części dadzą nam 18% bonus do ataku. Okej. Okay, standardzik bym powiedział w tej sytuacji, szczególnie, że drugi set artefaktów ma bardzo podobnie, więc to, co wyróżnia ten pierwszy set artefaktów jest, że cztery części, czyli pełny set daje nam 50% damage'a dodatkowego, które się odpala po trzech sekundach od rozpoczęcia walki. Czyli rozpoczynamy walkę i po trzech sekundach nasze obrażenia wzrastają. I teraz są różne zmienne, które wpływają na to jak działa ten set artefaktów. Zaznaczę na samym początku, że to działa również kiedy jesteśmy off-field, czyli ten bonus działa dla tej postaci czy jest on-field, czy jest off-field, czyli jakby to było założone na Xiangling to jej głowa będzie z tego korzystał niezależnie od tego, czy Sama Link jest na placu boju czy nie, o w ten sposób bym to wytłumaczył więc. Przeskakując do tego co się dzieje, miałem 3 sekundy, dostajemy bonus do obrażeń, brzmi to mega dobrze. I teraz, jeżeli żaden z przeciwników nie jest podpalony, to na interwale 1 sekundy, czyli co 1 sekundę zmniejsza się o 10% bonus do obrażeń. Czyli nasze obrażenia spadają o 10, 10, 10 w dół co sekundę z każdym tyknięciem. Jeżeli są podpaleni przeciwnicy na placu boju, to mamy wzrost o 10% i to jest do maksa 50%. Więc tutaj w tym momencie nie ma wytłumaczenia, czy po 3 sekundach mamy nagle bonus i jedziemy z tym bonusem, czy po 3 sekundach może się odpalić do bonusu naładowywać. Wydaje mi się, że raczej to drugie, bo to by było mega przesadzone, gdybyśmy odpalali walkę i po 3 sekundach jeżdżamy z 50% obrażeń dodatkowych, zadajemy te obrażenia, zaczynają spadać, przeskakujemy na kogoś innego i dalej jedziemy sobie z walką albo nabudowujemy. To by było absurdalne. Więc to tłumaczenie, które tutaj jest, sugeruje, że po 3 sekundach dostaniemy tyknięcie na 50% mi się wydaje, że po 3 sekundach licznik zacznie dopiero nabijać TT, więc jeżeli podpalimy wrogów to po 3 sekundach zaczniemy nabijać do 50% i będziemy mieli o połowę większe obrażenia jeżeli to się wszystko naładuje, oczywiście to jest start, sam początek bety, to się może całkowicie zmienić w najbliższych hotfixach, aktualizacjach i balansie, bo to jest dużo zobaczymy jak bardzo funkcjonalne to będzie szczególnie dla takich postaci jak Arle przeskakując do drugiego setu artefaktów on również kojarzy mi się z tą nadchodzącą postacią, bo mamy dwie części, które dają nam 18% ataku i cztery części, które sprawiają, że mamy 18% zwiększone obrażenia w oparciu Bond of Life kontrakt który jest zwiększany albo zmniejszany. Do tego zaraz przejdziemy. Duration, czyli czas trwania 6 sekund, może być zestakowane do 3 razy. I nie mamy teraz potwierdzenia, czy te efekty mogą być aktywowane, kiedy nasza postać nie jest na placu boju, czyli jest off field. I oba te liki lecą za Litian i tłumaczenie jest za Night Coneko. Z mojej perspektywy tak. Jeżeli nie kojarzycie, czym jest Bond of Life, to jest ten status takiego braku hea, który zarzuca na nas z yy, te dwie babki, które doszły w aktualizacji jak z Fontaine, czyli Frost Operative oraz Wind Operative. I ten duet ma ten taki, taki plusik, czy, czy znaczek życia, jak to nazwać, który się pojawia przy naszej postaci, jak na nazwie Bond of Life. I heal na tej postaci się blokuje, czyli my próbujemy leczyć tą postać i dopóki Bond of Life się nie wypełni, to ta postać nie dostaje leczenia, więc działa to w ten sposób. Oprócz tego są dwie bronie, które potrafią zarzucić Bond of Life. Jest to Final of the Deep oraz Flowing Purity, czyli to jest ten craftowalny sprzęt z Fontaine. Miecz i katalyst konkretnie. Czyli jak polecicie sobie tutaj do do, do Pani Kowal, to możecie te przepisy złapać i to wykracić jeżeli jesteście zainteresowani i mechanikę Bond of Life będzie miała również Arle wbudowaną w swój gameplay, co oznacza, że jest to też set artefaktów pod nią zrobione czyli jeden i drugi set artefaktów jest tak jakby pod Arle, ale pod różne mechanizmy jej funkcjonowania szczególnie jeżeli skorzystać z tego Bond of Life, z nie wiem Final of the Deep czy czegokolwiek innego nie, Final of the Deep nie możemy wrzucić, bo to jest miecz jednoręczny, a ja dalej mam zakodowane, że ona biega z mieczem jednoręcznym, a tutaj chodzi o w bo na zwłokę ma biegać, więc to w ten sposób może nie do końca mnie przekonuje. Zobaczymy, czy faktycznie tutaj coś wyciągnięte z tego będzie więcej. I tyle ludziska. Pamiętajcie, że rozdziały się zakończyły, głosowanie tutaj to swoją drogą i próbujemy rozbebeszyć na części pierwsze, co się podziało źle. Przy okazji, jak będą wyniki, prawdopodobnie pokażę Wam otwórz i jak to wyglądało tworzenie tego wszystkiego i przygotowanie tego wszystkiego, to możecie być zachwyceni, bo to naprawdę dobre jest. I mamy też nowy konkurs ku ślubnemu kobiercowi od Szybkobierzka, który... <laughs> już wywołuje fale na Discordzie, już wywołuję fale, więc zapraszam do wspólnej zabawy i obiecuję, że za moment wystartuje jakiś konkurs bardziej projektancki, a, a, a może z jakimś takim robieniem stroi coś w tym stylu, projektowaniem stroi, oczywiście dla waszych ulubionych postaci, bo spodobał mi się ten koncept, co Hojo ma do swojego nowego konkursu, więc po prostu zrobimy kopii wklej ich pomysłu, tylko podrasujemy to jakoś i rzucimy w waszym kierunku. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Foke ze względu na to, że no, dziś startuje Chiori na banerze, a my możemy stać przed Jej butikiem, więc dziękuję bardzo Za podesłanie tego cudnego miejsca, jesteś Awesome, muchas gracias za pamięć o tym Że można tą miejscówkę w tej sytuacji Tego dnia wykorzystać Pamiętajcie, że wciąż trwa Deliczek, Event jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca Aż do teraz, to dziś powinno być, co tam powinno być Przeklikałem, nie widziałem, filtr mi zasłania Cały monitor mam zasłanięty Przez, bo przestawiałem monitor i wszystko Teraz jest zasłonięte. ja góra do was To nie widzę, na co patrzę, więc szmaty Z XPM dzisiaj, jutro powinna być mora co oznacza, że za 4 dni będzie ostatnia trzecia z trzech paczek z pre łącznie 60, jakby jedno dodatkowe daily. I w Honkaju Railu podobna sytuacja jest z tym, że dzisiaj jest druga z trzech paczek ze Stellar Jade'ami. W Honkaju Railu to my się zresztą widzimy w sobotę na streamie z tłumaczenia, najprawdopodobniej. A wy nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. W moim wypadku są to 22 godziny, czyli widzimy się na tym jutro. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. arcy arcymagowie, wasza magia jest potężna, jesteście arcyosą i Lisi twitcher nauczy wasza magia jest twitcher, potężna jesteście osom Na Twitchu widzimy się zaraz z mojej perspektywy no, na montowaniu, a z waszej perspektywy, moment temu na montowaniu i dziś wieczorem o 18 na streamie z walki po Chiori, albedo, bronie dla tych postaci i różnych innych kombinacji i to, nie i to. Jest tym razem dużo do wyboru. To jest już prawie wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, bo z rolowania, zrolowania, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odzonka, świetnych gwiazdkowych rolek. Niech Boże RNG tym bardziej dzisiaj Wam sprzyja. Miłego, do następnego. that. Ale się zamotałem na końcu, tak ze trzy razy na, do, 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 dogrywałem podziękowania, po bo się zgubiłem w swoich formułkach. Rozkojarzyłem się, nie wiem dlaczego i czym, ale rozkojarzyłem się.